Witam bardzo serdecznie. Elżbieta Jarszak, gościem telewizji Piotrków. Jest dzisiaj pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji, młodszy inspektor Jacek Rzepkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa. Porozmawiamy dzisiaj o mapie bezpieczeństwa, o mapie zagrożeń. Czy to ma taką oficjalną nazwę już, tak, czy jeszcze? Narzędzie to nazywa się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak wiemy, poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej społeczności. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, który ma zidentyfikować te zagrożenia i przedstawić je graficznie społecznościom lokalnym, ma przedstawić skalę i rodzaj tych zagrożeń. Krótko mówiąc, liczycie na to, że mieszkańcy włączą się w informowanie o niebezpiecznych miejscach, o niebezpiecznych sprawach, o tym, co może niebezpiecznego zadzieć się w mieście. Tak, bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą i chcemy z jednej strony pokazać społecznościom lokalnym, że można w bardzo łatwy sposób uczestniczyć w tworzeniu tego wspólnego dobra, jakim jest bezpieczeństwo i porządek publiczny. O mapie mówi się sporo w mediach ogólnopolskich, w mediach lokalnych, także chyba większość osób już co nieco słyszała. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj tak dokładniej powiedzieli, na czym technicznie będzie opierała się ta mapa, w jaki sposób w ogóle ją znaleźć, jak tam wejść, jak zaznaczać te niebezpieczeństwa, czy poradzi sobie taki normalny, przeciętny obywatel. Oczywiście. Z obsługą tej mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech płaszczyznach. Ale może tak, rozpocznijmy od tego, że siadamy przed komputerem i w jaki sposób mam wyszukać tę mapę? Wchodzimy na stronę czy to Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej Policji lub również naszą stronę Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Odszukujemy baner z nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Klikamy i po otworzeniu strony z Krajową Mapą Bezpieczeństwa ukazuje nam się regulamin. Po przeczytaniu tego regulaminu należy go zatwierdzić i wówczas jesteśmy już na odpowiedniej stronie. Tak, na stronie narzędzia widzimy mapę. Za pomocą narzędzi umieszczonych w lewym górnym rogu przybliżamy miejsce, które nas interesuje. W lewym dolnym rogu znajduje się taki różowy plusik. Należy go przycisnąć i otwierają nam się wówczas skatalogowane zagrożenia. Wybieramy to zagrożenie, które stwierdzamy, że jest dla nas uciążliwe. Później najeżdżamy kursorem na mapę miejsce, w którym ono występuje. Czyli na przykład niebezpieczne skrzyżowanie. Tak, niebezpieczne klikamy, skrzyżowanie. Klikamy, że to jest dokładnie tu. Klikamy zagrożenie, zbyt duża prędkość, prawda, kierujących. Przyciskamy kursorem myszy to miejsce, klikamy, otwiera nam się okienko ze szczegółami, w którym zaznaczamy datę, wybieramy datę stwierdzonego przez nas zagrożenia i wciskamy przycisk zgłoś. I to wszystko. I zagrożenie pojawia się wówczas na mapie. Czy jest możemy to proste zobaczyć, co się dalej z tym będzie działo? Bo tak, rozumiem, że klikam, ale chcę wiedzieć, co dalej z tym będzie. Narzędzie jest bardzo proste i intuicyjne. W podobny sposób możemy odszukać zagrożenie, przybliżając miejsce, klikając na dane zagrożenie, otwiera nam się jego opis i kolor tego podkładu do opisu. Kolor zielony oznacza, że zagrożenie jest nowe, dodane niedawno. Kolor żółty oznacza, że zagrożenie zgłoszone jest w trakcie weryfikacji przez policję. Natomiast kolor czerwony oznacza, że zagrożenie zostało sprawdzone i zweryfikowane pozytywnie. To znaczy, że istnieje w rzeczywistości. Czyli ja przed tym komputerem moim, nie wiem, za godzinę, dwie następnego dnia będę mogła sprawdzić, jaki jest etap realizacji. Na jakim tego etapie zgłoszenia realizacji jest to zgłoszone zagrożenie. Ta weryfikacja zagrożeń ma na celu również eliminację tych zagrożeń, które zostały wskazane błędnie, bądź jako zagrożenia, które nie istnieją, prawda, no bo
nasze doświadczenia podczas programu pilotażowego wskazują, że takich błędnie wskazanych, bądź to z różnych przyczyn, jest dość sporo, więc należy je zweryfikować, żeby konieczna jest ich weryfikacja. Panie komendancie, czy nie boicie się tego, że w pierwszym okresie funkcjonowania tej mapy będzie tych zgłoszeń bardzo dużo, no choćby tylko dlatego, że ludzie będą chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście policja reaguje na te zgłoszenia. Zależy nam na tym, żeby tych zgłoszeń było bardzo dużo. Dacie radę, jeśli będzie kilkaset dziennie? Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby społeczeństwo było aktywne w tym wspólnym tworzeniu bezpieczeństwa. Natomiast my zrobimy wszystko, żeby podołać temu zadaniu. Im więcej będzie zgłoszeń, wiadomo, że ta weryfikacja może trwać dłużej, ale jesteśmy na to przygotowani i prowadzimy szkolenia. Zostali wyznaczeni koordynatorzy, także oczekujemy na zgłoszenia. Są województwa, w których mapa już funkcjonowała na etapie testowym. Tak. Program pilotażowy wprowadzony był na terenie województwa pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, a także na terenie miasta stołecznego Warszawy, Komendy Stołecznej Policji. Czy mogliście zapoznać się z efektami funkcjonowania? Mogliśmy się zapoznać z efektami. Przeprowadzona została analiza, w dalszym ciągu to analizujemy. Z naszych danych wynika, że najczęstszymi zgłaszanymi zagrożeniami jest spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczanie niedozwolonej prędkości oraz nieprawidłowe parkowanie. Daje nam to obraz, co najbardziej społeczeństwu przeszkadza. Oczywiście na mapie będą ukazane również na podstawie naszych statystyk dynamika przestępstw, dynamika wykroczeń, ilość poszczególnych rodzajów przestępstw i wykroczeń, ale te informacje są dla nas szczególnie cenne, bo wiemy, co tak naprawdę wpływa na subiektywne poczucie bezpieczeństwa obywateli. Te trzy zdarzenia, o których pan powiedział, które pan wymienił, nie są kłopotliwe dla policji, bo policja sobie sama z nimi poradzi. Natomiast są takie zdarzenia, które na pewno będą zgłaszane, jak choćby dopalacze, czy nie wiem, jakieś przerwy w ruchu drogowym, gdzie potrzebne będą też inne służby, choćby sanepid w przypadku dopalaczy czy narkotyków, prawda? Czy jakieś referaty służby związane z drogownictwem, z przeszkodami, z robotami drogowymi. Wtedy musicie szybko się kontaktować z tamtymi służbami i jak to zostanie rozwiązane? Tak. Jednym z również podstawowych założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest współpraca między policją, a również instytucjami, służbami, organami, w których zakresie działania, których również leży bezpieczeństwo. Będziemy spotykać się, analizować mapę. Mapa jest narzędziem otwartym dla każdego. Każdy może z niej korzystać dla swoich potrzeb, ale również będziemy koordynować nasze działania. Czyli chcemy stworzyć taką platformę ku bezpieczeństwu, spotykać się z naszymi lokalnymi tutaj sojusznikami w tej walce o bezpieczne osiedla, miasto, powiat i będziemy przekazywać sobie informacje. Czyli to też macie już przygotowane, opracowane. Tak, jest to jednym, można powiedzieć, z podstawowych założeń w zasadzie tego przedsięwzięcia. Panie komendancie, kiedy planujecie tę mapę już wdrożyć, wprowadzić w życie? Kiedy można będzie zgłaszać? We wrześniu będzie już można zgłaszać praktycznie już, natomiast konkretna data zostanie podana na stronie. Jest to pozostałe drobne kwestie techniczne, dlatego już niebawem będziemy informować, od kiedy już będzie można korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jedna tylko uwaga, że Krajowa Mapa Bezpieczeństwa nie służy do tego, aby zgłaszać pilne interwencje. Tak jak było. Czyli to awanturę domową? Awantura domowa, zagrożenie zdrowia, życia, czy chociażby wypadku drogowego, do tego służy, tak jak było do tej pory, telefon alarmowy 112 997,
To są zdarzenia, które podlegają natychmiastowej interwencji. Interwencji. Dlatego prosimy bardzo, żeby takich właśnie zdarzeń nie przekazywać za pośrednictwem mapy, tylko bezpośrednio, telefonicznie do operatora zgłoszeń alarmowych. Czyli reasumując, za kilka dni w Piotrkowie Trybunalskim na pewno uruchomiona zostanie mapa zagrożeń bezpieczeństwa. O czym do naszych widzów mówił Jacek Rzepkowski, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękuję serdecznie za przybycie do studia. Dziękuję Państwu, Elżbieta Jarszak.